Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Jednym z ważnych elementów prorodzinnego programu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Im lepiej będziemy obejmować małe dzieci zorganizowaną opieką i edukacją, tym większe szanse będą miały młode matki, by pomyślnie rozwijać się zawodowo. To nie są moje słowa. Kto jest autorem tych słów, pozwolę sobie powiedzieć Państwu na koniec mojego oświadczenia. Obywatelski projekt ustawy o systemie oświaty, nowelizacji tej ustawy, a także o nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma bardzo kilka ważnych zmian. Zmian, nad którymi ruch Palikota ze szczególnym zainteresowaniem postanowił się pochylić i powiedzieć Państwu, jakie jest stanowisko naszego klubu. Po pierwsze, autorzy projektu proponują przejęcie finansowania przedszkoli przez budżet państwa i odciążenie tym samym i tak już skromnych budżetów gmin. Dlaczego finansowanie przez gminy jest tak dużym problemem? Może zadajmy sobie to pytanie. Brak środków w gminach powoduje, że organy samorządowe są zmuszone często do likwidacji placówek. Już nie wspomnę o tym, że nie ma jakichkolwiek szans na to, aby powstawały nowe przedszkola. Efektem zaniedbań i braku racjonalnej polityki, jeżeli chodzi o subwencje właśnie na przedszkola, jest poważny brak placówek przedszkolnych w Polsce. To, co powiedział poseł, przepraszam, wnioskodawca, to, że około 60% dzieci przebywa, jest w przedszkolach, to jak to się ma do tego, co proponuje Komisja Europejska, prognozując, że do 2020 roku mamy mieć w przedszkolach 95% dzieci? Ja się pytam, co polski rząd robi w tej sprawie? Bo póki co dzisiejsze stanowisko zarówno rządu, które mamy dołączone do druku 21, a także stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy, w żaden sposób nie pokazuje jakiejś dobrej woli do tego, aby coś zmienić. Kolejną sprawą jest to, że ja wiem, że zaraz usłyszę informacje na temat programu operacyjnego Kapitał Ludzki, tylko ja też mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli mamy ten program, to proszę przeanalizować sobie chociażby ilość rozpatrywanych pozytywnie wniosków. Jest to, załóżmy, na przykład w województwie lubelskim. Na 137 wniosków tylko 9 uzyskaje pozytywną dotację. No, proszę Państwa, to jest jakiś skandal. Jeżeli my w ten sposób będziemy podchodzić do tak bardzo ważnych rzeczy, jakimi są przedszkola, to daleko nie zajedziemy. Bardzo istotnym też punktem z punktu widzenia rodzica jest to, aby zwiększyć dostępność przedszkoli. Dzisiaj niestety młode matki muszą odkładać swoją aktywność zawodową, ponieważ są zmuszone do opieki nad dziećmi, gdzie mogłyby spokojnie to dziecko oddać do przedszkola, a same realizować się zawodowo. Dzisiaj w Polsce mamy średnio 40% kobiet, które są aktywnie zawodowo, natomiast średnia w Unii Europejskiej to jest 65%, a w niektórych krajach nawet więcej. Mówiąc o wydłużeniu wieku emerytalnego, nie zapominajmy też o tym, że musimy młodym rodzicom, młodym matkom dać też szansę pracy. To jest totalne nieracjonalne podejście do bardzo ważnej kwestii, jakim są małe dzieci, bo to, co powiedział pan Broniarz, czyli że nie, dzieci nie są wyborcami i może dlatego są w ten sposób traktowane, jest to skandaliczne. Musimy pamiętać, że te dzieci też kiedyś będą głosowały i na pewno będą nas rozliczać. Posłowie ruchu Palikota na pewno będą walczyć o te zmiany, które są zawarte w tym projekcie, ponieważ jest to jeden z priorytetów, z jakimi ruch Palikota przyszedł do Sejmu. To walka o przedszkola, również o żłobki, ale tutaj dzisiaj rozmawiamy o przedszkolach. Jeżeli chodzi o sprawę obniżenia wieku do 2 lat, ja myślę, że wszystkie opinie pedagogów mówią jasno, że nie jest to zły pomysł, jest to pewnego rodzaju możliwość lepszego rozwoju tych dzieci nawet. Wyrazem tego jest możliwość przyjmowania do dzieci już w tym momencie w wieku 2,5 lat, także obniżenie do 2 lat na pewno nie stanowiłoby problemu, oczywiście po wykwalifikowaniu w odpowiedni sposób kadry. Na koniec również chciałbym przytoczyć to, co już było powiedziane, czyli argumentacja rządu, że wnioskodawcy określają na liczbę około 500 tysięcy, a w rzeczywistości jest to około 440 tysięcy. To no, ja podziwiam naprawdę, ale poziom argumentacji jest chyba adekwatny do ostatnich 100 dni rządu. Także no, jestem zaskoczony, że w ten sposób polski rząd odpowiada na projekt obywatelski, mówiąc, że jest to wielki błąd, bo pomylili się o około 50 tysięcy małych dzieci.
Przechodząc do podsumowania, obywatelski projekt to projekt idący w stronę walki z niżem demograficznym, projekt, który będzie miał pozytywny wpływ na aktywizację zawodową kobiet, to projekt, który należy traktować priorytetowo. Pamiętajmy też o jednym, że jeżeli zapomnimy o małych dzieciach, to rozwój naszego kraju na pewno nie będzie tak świetlany, jak to niektórzy próbują nam wmówić. I na koniec, myślę, że decydującym argumentem przemawiającym za tym, aby poprzeć ten wniosek, szczególnie tutaj zwracam się do posłów koalicji, jest to, że te słowa, które wypowiedziałem na początku, wypowiedział premier Donald Tusk podczas exposé w 2007 roku. Ja mam nadzieję, że to nie są słowa puszczone na wiatr, tylko w końcu weźmiecie się do roboty i coś zrobicie. Bo w innym przypadku wasz premier zostanie tylko populistą i hipokrytą. Także do was należy decyzja, w jaki sposób zostanie rozliczony premier. Dziękuję bardzo. A i ruch Palikota oczywiście pozytywnie wyraża się na temat tego projektu. Dziękuję bardzo.